Widzowie, wracam na kanał. Nie umiem zrobić intra. Dobra, koniec już śmieszkowania. Drodzy widzowie, witam was oficjalnie w Bywaj Akt 3,2 Światy. O tak długim niebyciu odcinków na moim kanale, po niepojawianiu się ich, ze względu na to, że przygotowuję się do matur próbnych, to wracam na kanał. Znaczy, jestem już po maturach z polskiego, została matematyka i angielski, ale teraz jestem czasowo już bardziej ustawiony. Wróciłem po maturkach, jestem tutaj i jak widzicie też z nowym skinem i lecimy z Bywaj Akt 3,2 Światy. Widziałem też, że powstał Bywaj Akt kolejny. Jak on był? Czekajcie, bo aż nie było mnie długo i Bywaj Nowy Świat. O, dobra. Także do tego też to nagramy, na kanale się pojawi. I twórcą mapy jest Kuba241. Dziękujemy za powstanie tej mapy. Zatrzymaj ekwipunek po śmierci. Oczywiście. Ustawienia. Tryb gry Adventure, oczywiście. Game mody Adventu. Zaraz, coś mi tu nie gra. Coś mi tu... Jest peaceful. Czemu nie mogę użyć komendy? What the f... Game mode Adventure. Coś mi tu nie gra, ale nagra na shaderach, poziom trudności ustawia się automatycznie, nie grać na pokojowym, gdy nie wymaga. A, czyli nie grać na pokojowym, dobra. To, okej. Render distance minimum od 9 do 12, opcje, video settings jest 12. Co tam jeszcze jest? Dynamic... A, jest, dobra. Co tam jeszcze jest? Ustawienia graficzne, jakoś ładniejsza, trwa prawa szybka dla lepszego efektu poziomów w lesie. Jakość, gdzie jest quality. Minimap. Best. Ja to chyba już wszystko mam. Ale I'm not sure about that, ale raczej mam, dobra. To skoro już jest wszystko w porządku, to chyba lecimy. Oh shit! Do takiego przejścia to jeszcze nigdy nie widziałem. Albo po prostu nie grałem w dużej ilości mapy. David. Tam David. David! Oddali David! Co się dzieje? Dlaczego słyszycie tak daleko? No i co to jest za miejsce? Skąd się tu wziąłem? Widziałeś gdzieś Dawida? David, gdzie ty jesteś? Niestety nie. Co się tu dzieje? Chwila, poznaję te głosy. Mike? Dan? David? Już idę! Spokojnie. I'm coming for ya. Mike, Dun, to naprawdę ty... Wy... Oh shit! Dawid, gdzie ty byłeś? Nie wiem, gdzie ja byłem, ale widzę, że ten creeper mi tylko napsuje krwi, dlatego znikaj. Naszego uciekłeś z wioski, co? Poszedłem by cię szukać, Dun. Szukać gdzie? Cały czas byliśmy na wyspie. Wiesz, co się robi z uciekeniami, Dawid? Ale... Przykro mi, ale czekają cię lochy. Bywaj, przyjacielu. Bywaj. 3,2 Światy. Jakbym normalnie coś od Szekspira... O Boże. Zły sen. Czekaj. Ty byłaś w tamtej jaskini? Co to za miejsce? Zaraz pogadamy. Idź do łazienki się ogarnąć. Będę czekała w dużym pokoju. Wow, what a nice teleport you got there. Strasznie dziwne to miejsce. Dlaczego dziwne? No słuchaj, wanienka. Możesz sobie sztupki umyć, możesz tutaj w lustro popatrzeć, nie ma twojego odbicia, bo jesteś wampirem. wszystko jest jak powinno być. Ale fajny pomysł z tym odbiciem. O! Tam jest fajne lustro. Tak, wiem, Kuba, wiem. Fajne te lustra. Dobra. Lecimy do dużego pokoju. Czekajcie, tylko patrzę. Wait a minute. Śnieżek, zima, reklamy w listopadzie, wszystko czego najbardziej pragnąłem. Czekajcie, bo mnie katar męczy jak zwykle, to jest masakra po prostu. Bądźcie alergikami. To jest do końca życia metoda, żeby nie mieć... O, komputer. Bo ty żeś elektroniki nie widział, dlatego dziwne. Kuchnia. O, duży pokój. Dzień dobry. Czym są te dziwne rzeczy? Co to za miejsce? Urządzenia elektryczne. Co? Tak zwana technologia starej ery. Starej ery? Gdzie my jesteśmy? Wyjdź na balkon. Łakie. A gdzie macie balkon? O, trochę jak u mnie w domu, że jest też łóżko w dużym pokoju. A gdzie balkon? Gdzie jest balkon? Gdzie jest balkon? Głupi jestem, wiem. Czy to jest... To jest miasto starej ery? Aha, udało nam się! Jesteśmy tu. Halo? Dlaczego nic nie mówisz? Udało nam się. Do kogo ty to mówisz? O nie. Dawid! Cholera, muszę się gdzieś schronić. Dom na wzgórzu, muszę się tam dostać. Nie, creepery! Pierdzielać mi stąd. Unikam walki. Docz. Nie zabijesz mnie! Zamknę w domu się. Teraz tylko przeczekać burzę. Jakiś czas później. Boń. Chyba się już uspokoiła, ale ja się nie uspokoiłem. Muszę wody się napić. Muszę kogoś znaleźć. Kogokolwiek. No to na spokojnie znajdziemy. Jakim cudem tu się tu dostałem? I co się stało z Dawidem? To jest dobre pytanie. Dawid! Kto się drze, Dawid? Nie mam... Ała, bladego... Peaceful, peaceful, peaceful. Moja głowa. Raczej już się tędy nie wydostanę. Muszę znaleźć inne wyjście. Tak i... O, Dynamic Lights właśnie. I Dynamic Lights i Fancy, o. Do drugiej ręki dam. Chodźcie do mnie, maskonury. O, teraz mogę wziąć. Lip. I jabłko. To są najbardziej potrzebne przedmioty, by przeżyć w tym świecie. Chleb, jabłko, polewa. I... Jest piękny. Ty, już ci mówiłem, że nie chcę go zabijać. I tak już pakowałeś go w niezłe tarapaty. Przez to ucieknięcie z wyspy i ucieczkę z więzienia wysłali za nim list gończy. I to twoje zachowanie niby przyjazne, ale jakbyś go specjalnie podpuszczał pod niebezpieczeństwo. Tak jak wtedy w katedrze. Ładna gra, muszę ci to przyznać. Wiem jak to wygląda, ale ja nie chcę tego robić, Dawid. To naprawdę dobry człowiek. Którego tak lubisz, to może powiesz mu co się stało z jego najlepszym przyjacielem, którego tak bardzo chcę odnaleźć. Nie, nie mogę tego zrobić. Prędzej czy później i tak zginie, a ciebie znienawidzi. Dobra, posłuchaj mnie. Za tobą jest miejska biblioteka. Znajdź sposób, aby się do niej dostać, bo frontowe drzwi są zastawione. Okej. A oddasz mnie chleb? Dziękuję. Jak już ci się uda to tam dostać, to znajdź podkop do metra. Do czego? A no tak, zapomniałem, że nic nie wiesz o tym mieście. Do ogromnych podziemnych tuneli. A ja poszukam jedzenia w pobliskich sklepach. Okej. Poczekaj, tak właściwie to po co mnie tu zabrałeś, skoro kazałeś mi zwracać tam w górach? Pomyślałem, że skoro udało ci się przedostać tak daleko, to znaczy, że jesteś dobry, więc możesz mi trochę pomóc. A jak mi pomożesz, to ja pomogę ci, no bo nie bez powodu lazłeś taki kawał drogi, aby się tu dostać. No, szedłem tu, aby odnaleźć mojego na... Później mi powiesz, teraz bierzemy się za robotę. Musimy dostać się do centrum miasta przez te tunele. W porządku. What the... Magia nawet w tym świecie istnieje. Dobra. Do wielkiej dziury. To trochę mi przypomina The Lost Cities mod. Przez bibliotekę przedostać się do biblioteki. Food. A to nie jest food, ale gdzieś tu może jeszcze jest food. No food. No food. No... A. Food. Nie. A jest tu jakiś... Gdzieś tu ja coś może... Chyba pomijam. Bo tam było jeszcze raz. Miejska jest zdać sposób, aby się do niej dostać, bo frontowe drzwi są zastawione. Nie, nie działa, dobra, obraz. Nie mogę stawiać obrazu, zapomniałem. Dobra, czyli muszę się jakoś przedostać do biblioteki. Dobra. Frontowe drzwi są zastawione. A może są jakieś boczne drzwi, zobaczę. Tak, do ciebie mówię. Wypindzialać mi stąd. Polskiej biblioteki nikt nie tyka. Dobra. Wejście zastawione, frontowe. Szkoda, że nie można tutaj leżeć. Nie uwierzycie, jakby mi to pomogło. Jakieś dziwne dźwięki słyszałem, może stąd pójdę. I pójdę naokoło. Ja naprawdę powoli staram się ze sobą. I'm sorry, but it's too much for me to handle. Gdzie tu jest jakieś przejście? A, widzę. Parkier potrzebny jest. A, umiejętności parkiera. Dobra. Dobra. Udało się. Już myślałem, że mnie normalnie coś strzeli. Dobra. A teraz przez tą bibliotekę dom... co tam było? Do tunelu i z tego tunelu do... metra muszę się dostać. Okej. Schowek. Schowek nie. Przez inne przejście nie. Albo tak? A, jest. Big dziura. O nie, creeperze, o nie. O nie. Dziękuję, że zniknąłeś. To chyba tutaj. Ale cisza. Grabawa, wiem. Zdaję sobie... Dlaczego mi to robisz? Co ja ci robię, człowieku? Zostaw mnie. Ja ci nic nie zrobiłem. Nawet nie wiem, kim ty jesteś. Pamiętasz ten dom? Jak mogę nie pamiętać własnego domu? To były piękne czasy jeszcze przed wojną. Ale ty się, człowieku. Ostrzeżenie, ostrzeżenie. Informacja dla wszystkich mieszkańców. Miasto odnowienia. Miasto odnowienia. Ogłaszamy kod czerwony. Tak myślamy nakaz udania się do bunkrów. Zostaliśmy ostatni pozostali, nie dali rady doprowadzić ofiar do miasta. A David i Sally są w metrze w drodze do centrum. Skoro ta bomba nie wypaliła, to niech już tak zostanie. Nie! Nie, bo to była... Nie po to była ta wojna, aby zaczęła się rozwijać kolejna nowa cywilizacja. Oni muszą się tam dostać i zdetonować tą bombę. Jesteś chory. Tak już musi być. Jeśli David tego nie zrobi, to zrobi to Sally, a ona nie stanowi żadnego oporu. O Boże, ale się zdyszałem. Dlaczego ona tak szybko idzie? Muszę ją dogonić. To zaraz, spokojnie, jak zaczniemy jeść food, nie ma. Czy macie tu jakieś? Chyba nie ma jedzonka. Dobra, no to co, idziemy stąd. Woda? Nie woda. Odnowienie, zbuduj nowy świat, odnowienie miasta wolne od wojny atomowej. Tu będziecie bezpieczni. Ta! Chyba w dupie wam się przewracało. I ona polazła. I koleżaneczko, jesteś? Halo. It was just a prank, you know. Tym wszystkim. Tu jest gruz, to raczej nic tutaj. A może coś? A tutaj muszę się dostać. To jest, z tym gdzie ona poleca, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego liczę, że dostanę na nie odpowiedź. W końcu cię dogoniłem. Mogłeś na mnie poczekać. Sorry, trochę się pośpieszyłam. Co to jest? Rzecz, do której zmierzałam. Okej, więc teraz ty pomożesz mi w odnalezieniu Duna? Dun. Mam dla ciebie złą wiadomość. Mam nadzieję, że to nie to, o czym myślę. Dun nie żyje, ale to już nie ma znaczenia. Za niedługo wszyscy będziemy martwi. Ale... I dobrze wiem, do kogo mówiłeś na balkonie. Kim ty jesteś? Sally. Mieszkała w tym mieście przed wojną i teraz mogę ją dokończyć. David, musisz ją zabić. Co się tutaj dzieje? What the f... Przepraszam, że cię zawiodłem. Koniec? What the... Lobby, poziomy leśne, pierwsze część miasta. Co tu się stało? Nawet sam nie jestem pewien. A, tutaj coś wybuchło. Aż nawet nie jestem w stanie uwierzyć, co ona powiedziała. Znaczy, co się stało w ogóle. Czyli nasza wędrówka po naszego najlepszego przyjaciela była tak troszeczkę bezsensowna, I would say. Ale I'm not sure. O, hej Sally. Powstrzymam cię. Przepraszam. Żyj w pokoju. Dobra, nie, ale tak na poważnie. Kurczę, czyli dlatego kolejny... Dlatego Bywaj nazywa się Nowy Świat. dali, tak naprawdę ta postać, którą zobaczyliśmy wtedy, to była Sally, która chciała tą bombę zdetonować i zakończyć życie tego świata. No cóż, tak się kończy niestety opowieść Bywaj, ale tego pokolenia. O ile dobrze mówię, że to jest to pokolenie i będzie się dziać następny świat z nowymi bohaterami. No to cóż, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Odcinek wyszedł nad wyraz krótki, muszę przyznać. Dlatego od razu biorę się do nagrywania Bywaj Nowy Świat i zobaczymy się w następnym odcinku. Także do zobaczenia, trzymajcie się.